17 czerwca wspominamy błogosławionego Józefa Cassand, zakonnika. Józef urodził się 6 marca 1878 roku w Casenouille w diecezji Agen w centralnej Francji. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Piotr Józef. Uczył się w szkole prowadzonej przez braci szkół chrześcijańskich w swoim rodzinnym mieście. Był bardzo dobrym, spokojnym, radosnym dzieckiem. Ale wtedy ujawniła się jego słaba pamięć, która pogarszała się coraz bardziej. W wieku 14 lat Józef zapragnął zostać kapłanem. Zdawał sobie sprawę z tego, że nauka będzie dla niego przeszkodą nie do pokonania. Za radą swojego księdza proboszcza w wieku 16 lat, po odbyciu odpowiedniej próby, został przyjęty do klasztoru ojców trapistów w diecezji Toulouse. Otrzymał imię Maria Józef. Jego bezpośrednim przełożonym i mistrzem duchowym był doświadczony i mądry zakonnik ojciec Andrzej Malet. Józef bardzo pragnął być kapłanem. Najpierw musiał nauczyć się języka łacińskiego i poprawić znajomość języka francuskiego. Po 4 latach formacji złożył śluby wieczyste w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 24 maja 1900 roku. Bardzo się z tego cieszył. Wciąż jednak studia teologiczne były dla niego bardzo trudne z powodu słabej pamięci. Dodatkową przeszkodą było to, że wykładowca zniechęcał go i dokuczał mu. Nie załamywał się, nie rezygnował, podtrzymywał go na duchu ojciec Andrzej. Józef często powtarzał: wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję. Mimo wielkich trudności zdał wymagane egzaminy i został wyświęcony na kapłana 12 października 1902 roku. Wtedy nasiliła się trawiąca go gruźlica. Zaraz po święceniach pozwolono mu wyjechać do rodzinnego domu w celu podratowania zdrowia. Wrócił po 7 tygodniach, lecz choroba wciąż postępowała. Józef mówił: gdy nie będę już mógł odprawiać mszy, Jezus mnie może zabrać z tego świata. Swoją ostatnią mszę świętą odprawił 31 maja 1903 roku. Następnego dnia przyjął sakrament chorych. 17 czerwca 1903 roku o świcie ojciec Andrzej odprawił przy jego łóżku mszę świętą. Józef przyjął komunię i wkrótce potem zmarł. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział, brzmiały: Jezu, Maryjo, Józefie, wspomagajcie mnie w mojej ostatniej agonii. Maria Józef Cassand zmarł w wieku 25 lat, z czego 7 lat był w klasztorze, a zaledwie 8 miesięcy był kapłanem. W tym czasie jednak stał się cenionym zakonnikiem. Zapamiętano, że zawsze był uśmiechnięty, pogodny, szczęśliwy. Wszyscy go kochali i szanowali. Sam powtarzał: Bóg powołał mnie do siebie, abym mógł go bardziej kochać. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 3 października 2004 roku. Papież tak wtedy o nim powiedział: ojciec Józef Maria zawsze pokładał ufność w Bogu, kontemplując tajemnicę męki i jednocząc się z Chrystusem obecnym w Ewangelii. W ten sposób otwierał się na miłość Bożą, zawierzając się Jemu, jedynemu szczęściu na ziemi, i odrywając się od dóbr świata w ciszy klasztoru trapistów. Wystawiany na próby, kierował spojrzenie na Chrystusa i ofiarowywał swe cierpienia dla Pana i za Kościół. Oby nasi współcześni, zwłaszcza osoby prowadzące życie kontemplacyjne i chorzy, biorąc z niego przykład, odkrywali tajemnicę modlitwy zbliżającej świat do Boga i dodającej siły pośród trudnych doświadczeń. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Józef wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.